Siemano. Wreszcie. Cześć. Witam Ciebie. Kamerki odpalone, więc już musimy zachowywać się grzecznie. Słuchajcie, co ja się na Wojtka musiałem naczekać, to kurde moje, ale widzicie jaki elegancki, nie to co ja, polóweczka, tylko oczywiście dwa zdania gwoli wstępu. Może ja się tutaj schowam, tam widzę co siedzie. Dwa zdania gwoli wstępu. Krzysztof Ferenc, Wojaszek Fericze. Oczywiście Team Sixpack Nutrition dla telewizji, dla kanału YouTube Sixpack TV. Ze mną Wojciech Gola. Witam Cię, Wojtku. Tak, witamy widzów. Bardzo się cieszę, że udało mi się do Ciebie przyjechać, że wreszcie dałeś się namówić na rozmowę. Trochę Cię zaskoczyłem, że tak szybko, co? Tak. Szybko ci zeszła podróż. Tak jest, musiał się Wojciech szybko wyświechtać. Dobra, Wojtek, zasada bardzo prosta. Ruszamy sobie powolutku. Będziesz mi ewentualnie mówił prawo, lewo, możemy nawet sobie w koreczkach postać, nie musimy gdzieś jeszcze jakieś prędkości, kurde, świetlnych łamać. Słuchajcie, to jest trzeci odcinek drugiego sezonu Wujaszkowej Fury. Cieszę się, że mam okazję porozmawiać z Wojtkiem, bo pierwszy był Radek Słodkiewicz, więc trochę było z kulturystyki, później był Szuli Szulakowski, znany Tobie, fajny fighter, bardzo fajna rozmowa, bardzo szczera, no i fajnie, że teraz mogę porozmawiać z Tobą, bo tak odrobinkę, nawet nie odrobinkę, no siedzisz teraz w tym MMA, siedzisz bardzo mocno w tej branży show biznesu, ale jesteś, że tak powiem, zgoła inną postacią i będziemy mogli sobie tu różne fajne tematy przegadać. Dobra, Wojtku, do rzeczy, słuchaj. Bardzo mi zależy na tym, żebyśmy w tej dzisiejszej rozmowie ten wywiad podzielili sobie na dwie części, bo oczywistą rzeczą jasną jest, że będę chciał porozmawiać z tobą o Fame MMA, czy powinienem mówić Fame MMA? Fame MMA może. Fame MMA, tak? Jesteśmy w Polsce, tak. Ale jak wyjdziemy za granicę, to to będzie Fame MMA. Oczywiście chciałbym porozmawiać o galach, o federacji, ale w pierwszej części rozmowy bardzo by mi zależało na tym, żeby się skupić na Tobie. Bo przejrzałem oczywiście YouTube wzdłuż i wszerz, przejrzałem social media, oczywiście muszę Cię tam na Instagramie gdzieś śledzić, musiałem się przygotować do tej rozmowy, jak zwykle to moich gości szykuje bardzo mocno. Ale chciałbym, żebyśmy sobie zrobili taką retrospekcję, tak? Taki powrót do przeszłości, do Ciebie jako młodego chłopaka, który był talentowanym sportowcem. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, bo podejrzewam, że dużo ludzi na hasło Wojciech Gola to gdzieś mówią, no a to ten z tego tam reality show, tak? Z tego Warsaw Shore, a co oni tam, kurde, bzykali się gdzieś na antenie, pili jeden, pięć sezonów tak naprawdę o melanżu, a tu się okazuje, że Ty byłeś chłopakiem turbo talentowanym sportowo, bo jeździłeś na rowerze. Chciałbym, żebyśmy sobie dwa zdania teraz o tym powiedzieli. Jasne. Właściwie to moja przygoda z taką wyczynową jazdą na rowerze zaczęła się już, jak miałem chyba 11 lat albo 12. Wtedy właśnie marzyłem, żeby kolega mnie strasznie zajawił tą zajawką, już tak powiem. No i chciałem mieć jakąś taką swoją pasję i zawsze mnie ciągnęło do sportów ekstremalnych. Jak już mówiłem wcześniej, chciałem zawsze walczyć. Ale moja mama mówiła, że nie, to takie niebezpieczne, no i nie chciała mnie pójść na te walki. Ja taki młody chłopaczek, no wtedy mówię, no dobra, no to już odpuściłem te walki. To jeszcze była chyba podstawówka. No i się tak się zajawiłem tymi rowerami. Tata przyjechał do mnie wtedy, jakby zrobił mi taką niespodziankę, bo pamiętam, że siedzieliśmy na górze w pokoju i pokazywałem tacie taki mój rower wcześniej, jaki bym chciał. Ale to rower za 2000 zł to było takie moje marzenie. A mówię, no to jest kupa kasy, to jest niemożliwe. No i wtedy tata krzyczał do mnie, Wojtek, zobacz co mam dla ciebie. I pokazał mi siodełko. I powiedział, no jak będziesz grzeszy, to kiedyś dostaniesz resztę. No i otworzył bagażnik, a tam rower, w ogóle wiesz, 2000 zł kiedyś to były niewyobrażalne pieniądze, wiesz, my, no to było coś niesamowitego. Ja byłem wtedy tak szczęśliwy, zacząłem jeździć i codziennie, dzień w dzień wyznaczyć sobie nowe cele. Pamiętam, że nie wiem, wtedy byłem tak wkręcony w to, że dzień w dzień napieprzałem, czy było minus 20 stopni, czy było plus 30 stopni, ja jeździłem. Zawsze z takim plecaszkiem, saperka w plecaku, no i tak sobie śmigałem. Miałem na każdy dzień nowe cele wyznaczone. Inspirowałem się filmami z zagranicy i powiem Ci, że z czasem stawałem się coraz lepszy. Doceniła mnie wtedy jedna taka firma NS Bikes, no i zacząłem jeździć jako zawodowiec dla nich. I wyobraź sobie, że te osoby, którymi się inspirowałem z filmów za takiego mega dzieciaka, czyli na przykład Darren Bereklot, jak ja zobaczyłem w ogóle jak on jeździ i wiesz, taki jeden motyw, że z klifu robi takie 360, mówię, ja, czy ty to widziałeś do kumpla? Mówię, stary, to jest to. No i zacząłem tak napieprzać naprawdę, tak już hardkorowo, wiesz, no gleby takie konkretne. No już to już była wyczynowa jazda, zawodowa wyczynowa jazda, gdzie dzień po szkole, tak po 6 godzin, 8, wakacje po 12 godzin jeździłem, dzień w dzień. No i słuchaj, wyobraź sobie, że idole, których oglądałem wcześniej
w tych filmach stali się moimi rywalami w pewnym momencie, bo zacząłem jeździć na zawody ogólnoświatowe, na Mistrzostwa Świata SMX wystartowałem, czyli połączenie roweru z motorem i z nautami. Było to na Eurosporcie, zająłem 7 miejsce na Mistrzostwach Świata. To właśnie o to chciałem zapytać, byłeś 7 na świecie. Byłem 7, tak. To jest kurde wynik. Wygrałem też Mistrzostwa Polski w slopestyle'u. 2 razy wygrałem w Czechach. Największe zawody slopestyle'owe. No i szło mi już bardzo dobrze. Ta kariera się rozwijała, miałem się wprowadzić do Stanów na stypendium nawet. I problemy zdrowotne. Ale nie moje. Nie. Tylko mojego taty. Który zawsze znowu jeździł na zawody, bardzo mnie mocno wspierał. No, po prostu to była moja podpora. Zawsze tam się troszkę inni zawodnicy śmiali, że ty Wojtek wszędzie z tatą jeździsz, że tak wiesz, słabo, że z tatą wszędzie. Tata mnie jednak bardzo wspierał, też się tego czasem wstydziłem, wiesz, ale spędziliśmy dużo czasu razem, dużo, no naprawdę to bardzo mocno nas połączyło. Ta wspólna pasja, tata pamiętam na forum zawsze śledził tych hejterów, odpisywał im po nocach, wiesz. To było bardzo, bardzo się zaangażował w to, co bardzo mnie wspierał. No i jak budowaliśmy taki już duży tor w Poznaniu dla mnie, tata złożył już zgodę, miałbym naprawdę tutaj dla całego Poznania, dla wszystkich rowerzystów, mieliśmy dużą grupę, mieliśmy mieć naprawdę wspaniały tor, który by nam pozwolił rozwinąć się bardzo mocno, no ale podczas tej budowy, kiedy właśnie no, zaczęła drętwić ta ręka, no i to już był początek choroby i właśnie właśnie tak się stało, że no jak tata odszedł, to skończyłem jazdę na rowerze. I tak się skończyła generalnie kariera sportowa. No wtedy jakby już nie miałem sił na to wszystko i porzuciłem to wszystko, odszedłem. Gdzieś morale upadły. No dobra Wojtku, no to tak dwa zdania o karierze sportowej, bo to wiesz, dla mnie to są ciekawe rzeczy. Ktoś Cię ogląda w telewizji, ja gdzieś tam Cię... Ja powiem Tobie szczerze, nigdy nie byłem fanem formatów typu jakiś tam na przykład Warsaw Shore, czy to Jersey Shore, bo to generalnie na tym była inspiracja, tak, nie? Tak. Nie powiem też, że ich nie widziałem nigdy, bo gdzieś tam zdarzyło mi się parę razy obejrzeć, ale nie to, żebym oglądał deski do deski. Ale Ty w zasadzie poszedłeś tam, byłeś jako jeden z nielicznych w 5 sezonach, z tego co się orientuję, tak? W 9. W 9? A w 3 byłem albo w 2 gościnnie. A w ten sposób, okej. Okay. We wszystkich jakiś sposób brałem udział. Tak, okej. Okay. Byłeś też jakoś tam gościnnie. Tak, tak. I słuchaj, jesteś taką postacią, z tego co sobie tam poczytałem, pooglądałem, gdzieś tam pocofałem się troszeczkę w przeszłość, taką osobą, która jako jedna z niewielu z tej całej takiej paczki bardzo dużo zyskała tym programem, mam takie wrażenie, że ty, na ciebie chyba nie spadła i nie dotknęła cię taka ogromna fala hejtu i mam wrażenie, że to też była taka mocna trampolina do tego, że ty stałeś się, no można powiedzieć, swojego rodzaju gwiazdą po tym programie. Wiesz co, koniec przygody ze sportem miał bardzo duży wpływ na mój udział w ekipie, bo to był taki okres, kiedy ja pamiętam w rozmowie z jury powiedziałem, słuchajcie, ja miałem swoją pasję, mi tego bardzo brakuje, brakuje mi tego, tej medialności, brakuje mi po prostu tej adrenaliny. I ja bardzo lubię, lubię coś robić. A wiem, że wtedy oglądałem bardzo ekipę z New Jersey i mówiłem, wow, jakie oni mają życie, nie dość, że idą do klubu, to jeszcze taki, na nich jest szał, jeszcze się bawią, to jest, jeszcze im za to płacą. Mówię, to jest, kurde, żyć nie umierać, to jest chyba najlepszy zawód, jaki można mieć. No i wtedy powiedziałem właśnie w jury, że słuchajcie, miałem swoją pasję i straciłem tą pasję. Bardzo mi brakuje tej adrenaliny, takiej przygody, bo to było naprawdę, jazda na rowerze wyczynowa jest bardzo ryzykowna. To bardzo kontuzjogenny sport jest, myślę, że jeszcze bardziej niż MMA, gdzie można naprawdę złamać kręgosłup, skręcić kark. To wiele osób nawet tutaj zginęło na Cadeli w tym parku, jeżdżąc wyczynowo. Także jest to bardzo fajna zajawka, ale też no, trzeba na siebie bardzo uważać, zabezpieczać i trzeba mierzyć swoje siły na zamiary. No i właśnie tak się zaczęła moja przygoda i szedłem teraz z nastawieniem takim do ekipy, żeby coś osiągnąć właśnie, żeby to nie było tylko takie imprezowanie, tylko właśnie libacja, menaż i tak dalej, tylko żeby coś z tego wyciągnąć właśnie, może taką popularność, która da mi, otworzy mi drzwi do dalszej kariery. Miałem przyjemność być 2 razy na MTV EMA, w ogóle poznać gwiazdy światowego formatu, wiesz. No to było dla mnie coś niesamowitego i totalnie nie żałuję udziału w ekipie, to była naprawdę przygoda życia. To jakie imprezy przeżyliśmy, jakich ludzi poznaliśmy, jak
jak wielu wspaniałych fanów osób, to jest coś niesamowitego, to jest bezcenne i po prostu naprawdę fajna przygoda. Jakby ktoś powie, że o, jakieś pato czy coś, to zupełnie nie. Wiesz, w ogóle też jakby no, ta granica się przestawia z każdym rokiem. No kiedyś to było w ogóle, o, wiesz, Krzycz Rybson, co to jest? W ogóle pierwszy sezon to był szok dla Polski. A teraz to już tam gdzieś po 11 sezonach, to wiesz, imprezują sobie zajebiście, wiesz, teraz też połowa ludzi tak imprezuje. Jak nie każdy to naprawdę, każdy student, no studenci to jeszcze bardziej lecą na melanżę, już tak powiem. Także to jest no, fajna przygoda, naprawdę. No ale dobra, przyszedł taki moment, no że trzeba było w końcu, wiesz, trzeba było z tej ekipy, że tak powiem, się wypisać, zająć się jakimś tam życiem, no nazwijmy to takim dorosłym. Skąd u Ciebie, powiedz mi, smykałka do interesów? Bo tak jak mówię, bardzo często ktoś, kto słyszy Gola, nazwisko, tak jak się śmiałeś gdzieś tam w materiale Polska Gola, jak przypominasz ludziom, jak masz to nazwisko, no to często spotykałem się z opiniami, a to ten od Fame MMA, albo a to ten, o, tak jak mówiłem, z Warsaw Shore. Ale u Ciebie jest, kurde, ogromna smykałka do interesów, bo Ciebie można chyba nazwać biznesmenem. Słuchaj, bo to przecież Fame MMA to nie jest swój pierwszy interes. Ty już parę firm, w paru firmach, nie wiem, masz chyba tam udziały, czy rozkręcasz, to chciałbym, żebyś trochę powiedział o tym takim kole marketingowym, no bo Ty już, można powiedzieć, jako młody człowiek, no bo jeszcze jesteś w dalszym ciągu młodym, kurde, facetem, ale już na interesach można powiedzieć, że zęby zjadłeś. Wiesz co, to może właśnie bardzo duży wpływ miało też to, że... Znaczy właśnie po śmierci taty wiedziałem, że muszę coś zacząć robić i też już jeżdżąc na rowerze, jak kręciłem swoje wyczyny i miałem taką swoją pasję, jaką było filmowanie i otworzyłem wtedy swoje studio filmowe, miałem chyba wtedy 19 lat, nie pamiętam do końca, założyłem swoją pierwszą firmę, to było studio filmowe 360 Studios, no i cały czas jakby działaliśmy, rozwijaliśmy i oglądałem właśnie, pracowałem przy wielu imprezach masowych, widziałem, jak to powstaje, eventy, jak się organizuje i zawsze jakby uważałem, że nie ma takich rzeczy niemożliwych, że kurczę, może to zrobić, wiesz o co chodzi, co tam event na kilka tysięcy ludzi, da się to zrobić, wiesz, czy zawsze gdzieś widziałem jakby różne możliwości, tutaj też wyzwanych sesji, które zrobiliśmy i tak dalej, jakby cały czas patrzę na to, gdzie można zrobić coś fajnego, rozkręcić. Teraz też działamy nad naszą taką tutaj razem z Karolem, z Gimperem i z Boxdelem, czyli Karolem, czyli Blowem. Rozkręcamy bardzo fajny projekt, o którym widzowie już niebawem się dowiedzą. Będzie to platforma szkoleniowa. Mam nadzieję, że bardzo się spodoba, bo jest to projekt, na który dużo czasu poświęciliśmy. I będzie taki dosyć bardzo ambitny projekt, myślę. A jeżeli mogę zapytać, bo to widzę jeszcze tak trochę jest delikatnie owiane tajemnicą, platforma szkoleniowa, ale z zakresu szkolenia, no z zakresu czego? Wiesz co, influencer marketing, ale też nie tylko. Nie tylko, ponieważ dowiemy się tam na przykład, jak zostać fighterem od braci Malczyńskich. Naprawdę fajne materiały powstaną na tej platformie. I to jest też nasza taka zajawka. To wszystko łączy też z filmowaniem bardzo. Jeszcze jest kilka takich projektów, nad którymi działamy, ale to jeszcze nie chciałem zdradzać, bo one są na wcześniejszym etapie, ale też długo nad nimi pracujemy. No, uważam, że jak ktoś ma jakiś fajny pomysł, to trzeba działać. Trzeba wziąć sprawę w swoje ręce. Wiele osób młodych do mnie pisze właśnie, Wojtek, jak ty to zrobiłeś, że jakby no, tak rozkręciłeś to wszystko i że ty się nie bałeś tej pierwszej firmy założyć. A ja po prostu nie myślałem nad tym, czy się boję, czy nie. Jeszcze nie wiedziałem wtedy dobrze, co to jest ZUS, jak się, wiesz, jak podatki, jak to wszystko wygląda. Po prostu wskoczyłem na głęboką wodę i zacząłem działać. Myślę, że warto próbować. Oczywiście trzeba, ja już byłem dobry w filmowaniu, powiedzmy, już miałem to zaplecze, wiedziałem, że to mi pójdzie, że to się uda, ale myślę, że trzeba działać, nie wolno się poddawać, trzeba dążyć do celu. Wiesz, też to nie jest tak, że wszystko mi się udaje. Miałem też kilka biznesów, które się nie udały. Mieliśmy limuzynę, kupiliśmy z moim przyjacielem limuzynę. I nie siadło. Wiesz, to miało być najbardziej imprezowa limuzyna w Polsce. No to nie do końca to siadło, wiesz. Miałem kilka innych biznesów, jakieś tutaj ciuchy robiliśmy wcześniej. Wszystko wymaga ciężkiej i rzetelnej pracy, zaangażowania. Może gdybyśmy poświęcili na to masę czasu, wiesz, rozwijali to mocno, też nie wolno chwytać wielu stok za ogon. Trzeba bardzo mocno się skupić na danej rzeczy, aby to wypaliło
Oczywiście można robić kilka rzeczy, ale to musi być wszystko naprawdę rozsądnie robione, zorganizowane. Trzeba mieć do tego dobrych ludzi przede wszystkim. No bo samemu, no to wiadomo, ciężko jest wszystko pociągnąć. Tutaj w Szwejmie mamy 4 osoby w zarządzie, mamy 4 jakby tutaj wspólników. No i trzeba przyznać, że wszyscy są niezbędni tutaj do tej układanki, żeby te puzzle były złożone, bo naprawdę ciężko by było zrobić to samemu. No i tu właśnie fajnie, że opowiedziałeś troszeczkę o tych swoich wcześniejszych interesach, bo doszliśmy do tego tematu, o którym ja chciałem właśnie zapytać i który bardzo mi osobiście ciekawi, ale ciekawi też ludzi. No, ludzie są ciekawscy, szczególnie jak ktoś młody odnosi sukces, to się każdy zastanawia, jak to wygląda. I właśnie o to się teraz chciałem zapytać. No słuchaj, miałeś sobie tą firmę, która kręciła jakieś tam filmy, wideo. Wiele rzeczy się nauczyłeś, zobaczyłeś, jak się robi te eventy. To oczywiście doświadczenie dało Ci, na pewno przełożyło się też tutaj na ten cały Fame MMA, ale chciałbym wiedzieć, jak to było, bo jesteś, można powiedzieć śmiało, dużymi literami napisać, jesteś pomysłodawcą, nie? Fame MMA, razem można powiedzieć z Boxdelem, nie? Zgadza się. Jak to było? Nie wiem, szedłeś sobie, kurde, na spacerze, przyśniło Ci się, obudziłeś się pewnego dnia i myślisz sobie, kurwa, no, na MMA się robi dobrą kasę. Ale ludzie mają też w innych branżach konflikty, tak? Mhm. Może by to, kurde, jakoś... Chciałbym wiedzieć, wiesz, kiedy było to jak u pomysłowego Dobromira, że ta, kurde, piłeczka spadała, aż wpadłeś na taki pomysł. Bo to, wiesz, to jest, kurde, niesamowite, nie? Początkiem tej przygody była moja walka z Bonusem BGC. Mhm. Ja w ogóle zawsze jakoś spoty walki, wiesz, to adrenalina mnie to zawsze fascynowało. Może nie byłem najlepszy w tym, ale mnie to strasznie fascynowało. Walka z Bonusem BGC to już był taki element gdzieś tam... Pomyślałem, że to jest bardzo fajna przygoda, że fajnie było, gdyby inni też mogli to przeżyć. Nie do końca zaangażowanie z spotami walki. Wyzwanie Guzika, przez Guzika Boxdela do walki. Gdzieś to cały czas krążyło w sieci, jakby tutaj, ale do tej walki nie dochodziło. Jak zobaczyłem, że Guzik wyzwał Boxdela na dzień po Sylwestrze, to mówię, kurczę, to nie jest najlepszy pomysł, ale zróbmy to w innym terminie i zróbmy z tego całą galę. Całą galę celebrytów, całą galę Freak Fight. Mówię, Pudzian, no Najman, no naprawdę masa friki sprzedają się świetnie. Więc co będzie, jak zrobimy całą galę? Ja po prostu wiedziałem, że ten biznes, nie miałem cienia wątpliwości. Dążyłem do niego tak mocno, żeby to wszystko wypaliło, żeby to spiąć. Po prostu no tutaj nie poddawałem się ani na dzień. Myślałem o tym codziennie i wiedziałem, że to wypali, że to będzie ogromny sukces. 23 w niedzielę do Karola zadzwoniłem, do Bloa. Stary, podaję numer do Boxdela, mam do niego sprawę. Michał odebrał, rozmowa, idealna pora na biznes. Pogadaliśmy, spodobał się bardzo pomysł Michałowi. Też tak kminił właśnie, żeby coś takiego zrobić. On chciał właśnie tą walkę z Guzikiem zrobić. No i po prostu doszło do tego. Potem troszkę mieliśmy problemów po drodze, wiadomo, i tak dalej. Zbieraliśmy ekipę. Z Krzysztofem też zawsze coś tam działaliśmy, więc Krzysztof tutaj wszedł z nami w to wszystko. Później Rafał dołączył. No i tak stworzyliśmy ekipę i tak powstało Fame MMA. Od pierwszej gali do tego momentu, jak już, no można powiedzieć, zapasem gala numer 5. Rozumiem, że ekipa, że nazwijmy to zarząd, że wy jako pomysłodawcy, no i można powiedzieć, nie lubię tego sformułowania, no ale nie używajmy włodarze, bo to wiem, że sprawdzałeś w Wikipedii, co to są włodarze. No można powiedzieć, że właściciele, tak? No można powiedzieć śmiało, że jesteś tak, właścicielem, tak. Tak? No i po dziś dzień rozumiem, że ten zarząd, że ten skład się jakoś tam roszat nie było? Nie było roszat. Dobrze wam się to układa, tak, interesy i idzie do przodu. To jest ważne, żeby mieć ekipę, która jest zgrana, dobrze się dogadywać, bo wiadomo, że zgoda buduje, niezgoda niszczy. Dlatego my po prostu się dobrze trzymamy, jesteśmy zgraną paczką. Wiadomo, że są, oczywiście, że są kłótnie i tak dalej, ale my zawsze po kłótni się dogadujemy. Działamy razem, mamy wiele pomysłów, żeby to rozwijać naprawdę na szeroką skalę, bo to tempo rozwoju naszej federacji jest duże, myślę, że jest duże, bo mamy cały czas fajne pomysły, chcę sobie wprowadzać w życie i naprawdę myślę, że będziemy zaskakiwali naszych widzów z każdym rokiem. Powiedz mi, co było najtrudniejsze w zrobieniu pierwszej gali i z jakimi problemami, albo nazwijmy to takim popularnym słowem, z jakim największym hejtem się spotkałeś? Co to było i z jakiej strony? Czy to było ze środowiska fighterów MMA, tych profesjonalnych, czy to było, nie wiem, od innych federacji, od innych marek, może w ten sposób powiem? Jak to było za tym pierwszym razem? No bo
ja pamiętam jak dziś, że jak gdzieś zaczęło w kuluarach tam grzmieć, że będzie coś takiego jak Fame MMA i się przymierzyliście do tej pierwszej gali, no i ta pierwsza gara pierdzielnęła, to to był szok i niedowierzanie, nie? Opinie były różne, wiesz przecież, od skrajnych, że to jest kreowanie patologii, tak? Że tam nie ma nic wspólnego z MMA, że to jest zabieranie gdzieś tam pogłosu, poklasku i atencji, która jest potrzebna zawodnikom profesjonalnym. Każdy, 100 tysięcy ludzi, 100 tysięcy opinii. Opowiedz, jak to było z tą pierwszą galą. Wiesz co, przed pierwszą galą to właśnie jeszcze nie było jakiegoś hejtu, bo... Ale już jak ona walnęła, bo, nie? Tak, bo przed pierwszą galą było jeszcze dosyć cicho, bo nikt nie wiedział, jak to będzie wyglądało. Tak. Ale jak ona już walnęła, to faktycznie no było boom duże, bo tak już nie spodziewałem. I pamiętam, że jak wracałem samochodem i zobaczyłem wypowiedź Marcina Różalskiego, który pochwalił naszą galę, no to po prostu wtedy... No to był chyba jeden z takich fajniejszych momentów po pierwszej gali. Ja wtedy byłem w szoku, no. Moje serce się radowało bardzo mocno. I to był taki bardzo, bardzo mocny boost do morali. Ale też oczywiście pojawiło się wiele hejtu. Bardzo, wiesz, nawet redaktorzy, którzy przyszli, byli bardzo mili i rozmawiali ze mną, byli uprzejmi. Potem nas jeden taki redaktor tak nas zjechał, słuchaj, w gazecie, że mówię, o kurczę, wiesz, nawet nie wiedziałem dlaczego, w sobie powiedział, że to nie miało nic wspólnego z walkami w ogóle, no, no totalny hejt, ale myślę, że z czasem to się zaczęło troszkę zmieniać. Zaczynaliśmy dbać troszkę, żeby to wszystko wyglądało, no ja cały czas dbam o to, żeby to wyglądało jak najlepiej z każdą galą, żeby ten poziom sportowy był taki zrównoważony, nie za wysoki, bo też to ma być show i też mają być fajne osoby, a wiadomo, że nie każda znana osoba jest superfighterem, prawda? No, mało kto aż tak jest, wiesz, no ciężko w kilka miesięcy, jak mówisz, nauczyć się, żeby to był taki wysoki poziom, ale staramy się, żeby to było coraz lepsze. Oni z każdą galą się uczą, mają coraz więcej umiejętności i tak, zarzucali ludzie, że na przykład zabieramy garze fighterom, wiesz, i tak dalej. To nie jest prawda, ponieważ my do świata MMA wnieśliśmy ogromny potencjał marketingowy, finansowy. Tutaj naprawdę to jak duży przypływ jakby ludzi zainteresowało się MMA po organizacji naszej gali, myślę, że to są ogromne cyfry, to są setki tysięcy, to są ogromne cyfry nowych widzów. I teraz ci nowi widzowie oglądają naszą galę i też, kurde, to jest fajne, ile ludzi do mnie pisze, stary, oglądają waszą galę, jadam się tym, chcę obejrzeć teraz inną federację. Podoba mi się ten zawodnik, jak walczy. Oni już analizują nasze walki pod kątem, kurde, ten ma dobrą technikę, ten coś, a postawię na tego, wie, o co chodzi. Jakby zaczęli sprawdzać kursy, zaczęli interesować się tym, zaczęli już patrzeć też na naszą galę pod kątem sportowym. No widzisz, teraz mamy walkę Neymana z bonusem. Będzie dużo ciekawych walk. Ta gala skoczy jeszcze niejednokrotnie. Mamy w planie wiele fajnych walk, więc myślę, że to wszystko idzie w dobrym kierunku na pewno. No i tak jak mówię, myślę, że fighterzy nie powinni być na nas źli w żaden sposób, bo my naprawdę duży wnieśliśmy tutaj jakby potencjał też dodatkowy taki, który jeszcze, no nie wiem, wielu ludzi się nie interesowało MMA, a teraz duży przypływ jest tych nowych osób. Myślę, że to też jest plus dla innych federacji. Myślisz, Wojtku, ja tobie oczywiście w portfel nie zaglądam, ja też nie do końca te stawki zawodnicze, że tak powiem, znam. Czy mówię teraz czysto hipotetycznie, myślisz, że zawodowców, takich, którzy naprawdę trenują od kilkunastu lat, którzy biją się w innych federacjach, nie boli bardzo to i też być może odrobinę słusznie, że oni nie są w stanie zarobić takich pieniędzy nawet w kilku czy w kilkunastu walkach, jak dostaje na przykład, no nie wiem, no rzucam teraz hasło, Marta Linkiewicz? Wiesz co, ja mam problem z swoim pytaniem, bo ja sam byłem zawodowcem i jeździłem na rowerze, ja zarobiłem śmieszne pieniądze. Ja zarabiałem, bo nie, wtedy jeszcze to nie było tak rozwinięte, teraz jest już bardziej rozwinięte, ale nie zarabiałem jakoś dużo pieniędzy na jeździe na rowerze, ale mi to sprawiało tak zajebistą satysfakcję, pasję, że no w ogóle o tym nie myślałem, jakby to była dla mnie mega zajawka. Chciałem zarabiać wtedy więcej, ja wiem, jakby doskonale rozumiem, co czują fighterzy. Tylko musisz troszkę inaczej na to patrzeć, bo fighter też może być medialny, też może być tak zajebiście medialny, że wiesz, że on wtedy też będzie miał większe stawki. No tak to działa, no tak działa rynek, tak działa marketing i to jest logiczne bardzo z punktu widzenia organizatora, że fighter, który jest zajebistym zawodnikiem, ale ludzie na przykład, kurczę, jest o nim cicho.
gdzie się nie interesują, to niestety on nie może dostać dużej gaży, bo on nie ściągnie ludzi. I za co ludzie mają płacić jemu, ponieważ on bardzo no, nie ściągnie tyle osób jakby... Ale też jest kilku wybitnych fighterów, którzy są medialni, którzy robią show. No Conor McGregor jest doskonałym przykładem. To jest showman. On po prostu wie, jak to robić. On wie, jak to robić. To jest gościu, który jest showmanem, jest świetnym fighterem. I myślę, że gdyby nie był aż takim showmanem, to nie byłoby aż tak głośno o nim. No nie zarabiałby na pewno takich pieniędzy. Nie zarabiałby takich pieniędzy. I to wszystko, wiesz, fighter też może być showmanem. No to jest wszystko... Niestety to nie polega, to wiesz, fajnie gdyby to wszystko się pojawiło tylko na walkach i koniec. Wchodzisz do oktagonu, walczysz, cyk. Ale to też są konferencje, to też są wywiady, też jest swoja medialność poza tym. Fajnie, to też może być, kurczę, nie wiem, może sobie śpiewać piosenki przy okazji. I co, i myślisz, że wtedy youtuberzy, albo może prowadzić kanał na YouTubie. I co, youtuberzy będą mówili, o, ty jesteś fighterem, ty nie możesz być youtuberem. Czemu ty zarabiasz na YouTubie? Też coraz więcej fighterów. Chyba się nawet nie obrazi Borys Mańkowski, jak podam przykład jego. Jest doskonałym fighterem, bez względu na to, jak tam kariera mu się ostatnimi czasy układała, ale na YouTubie też coraz lepiej radzi. Tak, działa na YouTubie, wiesz, robi fajne filmy. Myślę, że to jest też kierunek, jakiś sposób, żeby... I też wtedy ma kanał YouTubeowy, może promować galę, jego wartość też wtedy rośnie. A powiedz mi, Wojtku, jedną rzecz, bo od pierwszej gali, no teraz zbliżamy się ku piątce. Wydaje mi się, że na początku twoim zamysłem, oczywiście zaraz mi poprawisz, jeżeli jestem w błędzie, waszym zamysłem było raczej sprzedawanie show. Nie, i to być może nie miało mieć za dużo wspólnego z MMA, tak? Z Mixed Martial Arts, ale chyba zrozumieliście, że jednak jak po tej pierwszej gali, drugiej, trzeciej, teraz po czwartej, że oprócz show jednak ten poziom walki musi wzrastać, zgadza się? Znaczy, nie tyle, że wzrastać, ale poziom musi być zrównoważony wprost proporcjonalnie do tego, co się dzieje medialnie, jaki jest show, bo wiadomo, że ludzie lubią oglądać dobrą walkę, ale chcą też show, więc uważam, że to trzeba połączyć w jedną całość. Tak też właśnie w takim kierunku idziemy. Nam też zależało, żeby na pierwszej gali już były te walki fajne, nie? Nie do końca patrzyliśmy tylko na tę medialność, bo walka Dawida z Goliatem, Michał Handke kontra Wiewiór, parę milionów na YouTubie wyświetleń, wiesz, to są naprawdę, to była dobra walka. Fajnie rozpoczęła galę, znaczy nie rozpoczęła, no chyba trzecia albo czwarta, ale ten poziom na tej pierwszej gali też nie był aż tak słaby, żeby napisać, że to nie miało nic wspólnego z walkami, że to była w ogóle tragedia, a jednak myślę, że coś miało. A czwarta gala to już była fajna gala. Te poziomy troszkę wyższy mimo wszystko niż na trzeciej. I tu właśnie fajnie, że powiedziałeś o tej czwartej gali, bo ja tak, trzecią galę miałem okazję wykupić sobie, żeby zobaczyć dziennikarsko. Oglądaliśmy z chłopakami, byliśmy w Krakowie, mieliśmy materiał Sixpack TV, kręciliśmy materiały, wykupiliśmy sobie pay-per-view, tak? I obejrzyliśmy sobie trójkę i to mi dało do myślenia, że być może warto byłoby pokazać się na czwórce, zrobić relację, tak jak zrobiliśmy zresztą z gali numer 4 waszej, za twoją zgodą i tam później dostaliśmy całą tą akredytację medialną i powiem tobie szczerze, że czwarta gala zaskoczyła mnie osobiście, być może teraz jakaś tam fala hejtu się na mnie wyleje, przyjmuję to absolutnie na klatę, bo tak, pod względem tym takim medialnym od tej strony, jak były te stare-downy i tak dalej, jak to wszystko było przygotowane, to wyglądało bardzo profesjonalnie, wiem, bo tam byłem. Sama gala, jeżeli chodzi o tą oprawę, tak, o światła, o muzykę, o klatkę, to jak było to przygotowane od środka na hali w Częstochowie, wyglądało turbo profesjonalnie. I teraz to, do czego zmierzam. Od pierwszej tej gali, gdzie moim zdaniem tam było dużo więcej show, jakbym miał zrobić taki podział procentowy, jeżeli mogę sobie na to pozwolić, to bym zrobił 80% show, 20% umiejętności. A tutaj ta czwarta gala, to powiem ci, że widziałem tam ze dwie, ze trzy walki tak dobre pod względem charakteru, zaciętości, już nawet umiejętności pewnych, szczególnie w stójce, jakich nie widziałem na lepszych galach takich naprawdę profesjonalnych, na jakich byłem jako dziennikarz, więc myślę, że rzeczywiście gdzieś ewoluujecie. No chociażby jak widziałem walkę Ferrariego z Polakiem. Tam była piękna, kurde, pralnia, naprawdę. Polak zrobił taki progres od pierwszego swojego występu. Tak, szykował się gdzieś tam. Szykował się w Tajlandii nawet, także to jest fajne, że oni się tak zajarali tym sportem i zaczęli trenować. Malczyński to Dawid to nie odpuszcza w ogóle. I myślę, że z niego może być naprawdę dobry fighter. Jestem właśnie daleki od tego, żeby oceniać ludzi jakoś tak personalnie, bo to nie moja sprawa, czy ktoś tam, wiesz, robi takie rzeczy na YouTubie, czy nie takie. Ja staram się jakoś tak patrzeć dziennikarsko właśnie, jak to się rozwija. I rzeczywiście, bardzo ciekaw jestem tej piątej gali,
która już niedługo. Na razie, może skupmy się, Wojtku, na tej piątej gali. Ile? Cztery walki na razie mamy, tak? Takie klepnięte, pewne. Mamy cztery walki. Mamy Najmana, Marcina, tak? Ale testosteron tak. Z naszym tutaj bonusem słynnym. To jest jedna, tak? Tak. Mamy braci Malczyńskich. Jeden młodszy walczy z Olejnikiem, jeżeli tak. dobrze pamiętam. Starszy walczy z Basterem, tak? Który notabene pokonał i to tak dosyć głośno Dawida Ozdobę i tam później były jakieś pretensje, że tam na szurany był. Tam było dużo przebojów ze szczęką. Tak, To naprawdę była kontrowersyjna walka. No tak, a szczególnie to, co się działo po niej. Tak, i mamy jeszcze... kogo my tam mamy? Rafoniksa z Isamu. Tak, właśnie. No to tak naprawdę Rafoniks jeszcze nie mógł za dużo pokazać, bo na nim się połamała noga, tak? Tak, Daniela. Tak, też ciekawa historia. No ale tutaj, z tego co się orientuję, to Isamu to jest trochę taki człowiek, który może pokazać całkiem niezły poziom, jeżeli chodzi o MMA. No myślę, bo chyba w Czerwonym Smoku, tak? Tam też trenuje cały czas, jakby od poprzedniej gali. No i nie odpuszcza, także... Zobaczymy. Rafoniks ma tutaj ciężki orzech do zgryzienia, ale też daje się wszystko dwa razy dzień trenuje, dzień w dzień, więc liczymy na fajną walkę. I też tutaj Marcin się bardzo zmienił. Kiedyś, powiedzmy, można było nazwać go patostreamerem, a teraz to już... No dlaczego nie może tak nazwać, no bo normalne streamy, już zupełnie inna osoba i myślę, że te walki też uczą pokory bardzo. To wszystko jakby... fajny wpływ ma na tych ludzi. Kurczę, kiedyś nam zarzucali, że my promujemy patologię, a tak naprawdę to my jakby można powiedzieć, że to wszystko się zmienia, że ludzie się bardziej angażują w walki i ludzie mniej jakby robią takich już rzeczy w tym internecie kontrowersyjnych. Wiesz, bo to jest tak. Zgodzę się z Tobą, że ludzie, którzy przyszli do Ciebie do Fame MMA, zaczęli walczyć i którzy kontynuują i złapali tego bakcyla, to rzeczywiście oni w jakiś sposób ewoluują i zaczynają się zmieniać. Wydaje mi się, że część ludzi w sposób bardzo pozytywny, moje odczucie takie drugie jest, też niektórym odbija troszeczkę sodóweczka. No ale każdy ma to prawo. To jest zawsze, wiesz, tak, wchodzisz w media w ogóle, to media, możesz... Media, pieniądz, nie? Może Ci odbić sodóweczkę i wiesz, jesteś nieznany, nagle wchodzisz i... do jakiegoś programu czy coś, ludzie się zmieniają, no niestety. Niektórzy się uczą dystansu do ludzi, inni się uczą, innym odbija sodówa. Wiesz, to też męczy, jak ludzie do Ciebie podchodzą i wszyscy, wiesz... Zgadzam się. Wtedy nabierasz takiego dystansu, mówisz, kurde, już mam dosyć, wiesz, coś. I to męczy ludzi, wiesz. Każdy od Ciebie chce wtedy. Też niektórzy muszą to zrozumieć, że na przykład do mnie czasem potrafi napisać kilkadziesiąt osób po bilet. I ja nie każdemu odpiszę, a potem mówię, ale ten gole to jest idiota, on tak się zmienił, teraz to mi nie odpisuje. Teraz nie? Już nawet nie odpiszę. A wiesz, teraz to ja po prostu, no ja już nie mam czasem siły, czasem też mówię, ojejku, nie? Naprawdę chciałem, ale już nawet nie chce mi się pisać, że no nie da rady, no wiesz o co chodzi. I do czego, skończę jeszcze myśl, Wojtek, do czego zmierzam? Ale wjechałeś w korek teraz. No, to może zawrotkę strzelimy. To zawroteczkę. Tam nie lubię w te treny jeździć, remonty są. No i do czego zmierzam? No i rzeczywiście, niektórzy ludzie się zmieniają, złapali tego bakcyla, umiejętności MMA mają coraz lepsze. Gdzieś tam Fame ten, tak jak sama nazwa wskazuje, gdzieś się zaczyna zgadzać. Chcą trenować, ludzie chcą to oglądać, jest podaż, jest popyt, wszystko się zgadza. Wiesz, myślę, na czym polegał problem na początku. Nikt się nie spodziewał, że ten Fame MMA właśnie będzie mógł tych ludzi, którzy biorą w tym udział, w taki sposób pozytywny zmieniać. I wydaje mi się tu, to jest moje skromne odczucie, że największym takim problemem, jaki był z promowaniem Fame, to była wasza duża gwiazda, czyli właśnie Marta Linkiewicz. Okay. I absolutnie nie chcę tutaj sugerować, że ja coś do dziewczyny mam, bo każdy się promuje jak chce, w jaki sposób i tak dalej, ale to, w jaki sposób ona się wypromowała, dziwny sposób, delikatnie bym powiedział, bardzo kontrowersyjny. Wiadomo, o jakiej historii mówię, koncertowej i tak dalej. Już ludzie tego nigdy nie zapomną i myślę, że to miało taki ogromny wpływ na te zdania, na te opinie, które później były powielane, że to jest promowanie patologii, nie? A jak na ironię, Marta Linkiewicz w sumie zrobiła największą metamorfozę, zawiesza codziennie na siłowni, prawie codziennie ma treningi sportów walki. Totalna zmiana imidżu, totalne, odstawiła alkohol do zera, wszystkie używki odstawiła, zupełnie inna dziewczyna, dużo zeszuplała, no, może zobaczyć jej Instagram, ona wygląda teraz naprawdę spoko. Zerknąłem przed rozmową. I powiem Ci, że to jest fajne, nawet sama Marta mówiła, że jest troszkę głupio,
czas mnie cofnie, nie żałuję, ale jest troszkę głupio, że tak się zachowywała, że ona nie wie, jak ona mogła być taką matą, która codziennie chleje i tak dalej. Nawet pokazywała film na Instagramie, jaka byłam, a jaka jestem. I to jest dla mnie takie bardzo budujące. To jest dla mnie jedna z większych wartości. Ja mówię, mato, naprawdę szanuję to, że tak się zmieniłaś, bo dużo ludzi myśli, że ona wejdzie do oktagonu, zbierze siano i oleje. A tutaj nie, mamy dłuższą zmianę, która trwa już prawie rok. I to jest naprawdę świetne. Ale ona rzeczy z całą stanowczością, z całą szczerością i taką pewnością możesz całą powiedzieć. Z całą szczerością możesz powiedzieć, że naprawdę duża zmiana i ma ogromny plus i nie ma totalnie inny Malta. Jak ja przyjechałem do niej kiedyś rozmawiać o pierwszej walce, to ona wiesz, taka trochę nieobecna, troszkę zamotana. Wystrzelona. Taka, zupełnie, nie wiem czy wystrzelona, ale zupełnie inna osoba. Teraz jest skupiona, no normalnie sobie można porozmawiać sobie i naprawdę dla mnie to jest taka metamorfoza, to jest totalnie inna dziewczyna. Powiedz mi, Wojtku, jeszcze taką rzecz. Czy dojdzie do tej... jedną, przede wszystkim, tak. Czy będą panie? Nie zdradzę oczywiście nazwisk. Na tej gali będą. Będą kobiety, będą. Tak? Myślę, że to jest też ciekawa informacja, bo jakby nie patrzeć, to jednak panie się fajnie ogląda i powiem ci, fajnie się ogląda zawodniczki fighterki pro, ale też uważam, że całkiem wiesz, fajne jest... Nie wierzę, że to mówię, ale fajne jest, jak... oglądasz ludzi, którzy nie do końca, kobiety, które nie do końca mają coś wspólnego. Wiesz co, brakuje mi, to naprawdę te dwie walki kobiet, które były takie szybkie, nie było tego, czego ognia. Bym chciał. Aha. Liczę, że teraz będzie trwało to dłużej, bo teraz obie panie mają podobny poziom, podobne gabaryty bardzo. Liczę, że teraz będzie taki ogień, wiesz, takie no, panie są zawzięte, kobiety są, wiesz, one są kocice, waleczne i fajnie, gdyby ta walka trwała dłużej, żeby to było naprawdę takie ciekawe widowisko, bo myślę, że może być. A czy Lil Masti będzie walczyć, czy na razie... Na tej gali nie. Na tej gali nie. Jest na razie chyba poziomem taka dosyć mocna, jest nie? Żeby dobrać mocna. Jej... Myślę, że tutaj już trzeba dobrać osobę, która jest związana w jakiś sposób z sportami walki, nawet mogę powiedzieć, że... No, można powiedzieć, że nawet jakąś zawodniczkę, może początkującą, czy jakąś, wiesz, no pomyślimy, no ciężko jest znaleźć jej osobę. No dobra, no to z tego, co się orientuję, to tak, cztery walki mamy, że tak powiem, odkryte, tu oczywiście o nazwiskach nie będziemy rozmawiać, ale przyznałeś, że będą panie, tu mamy już powiedzmy tak pięć, to zostają nam jeszcze trzy pozycje, dobrze mówię? Oj, nawet, no nawet, nie, nawet na, będzie... Nawet więcej? Nawet może więcej. Nawet więcej? Może będzie dziewięć walk, osiem albo dziewięć walk. No to powiedzmy 3-4 pozycje. Czy rzeczywiście masz gdzieś tam w planach kogoś, no musicie już mieć, kto będzie takim rzeczywiście dużym nazwiskiem? Gdzieś tam, nie wiem, wiem, że się Stifler na przykład przymierza. No tak pozwalam sobie tutaj trochę Ciebie podpytać, tak? Są konkretne nazwiska, mocne, będą ludzie zdziwieni? To naprawdę już te nazwiska, co ogłosiliśmy, te nazwiska, to już są mocne nazwiska. Tak, jeżeli chodzi o świat bardzo YouTube'owy, znane. Tak. Sam Marcin Neumann też jest bardzo znany, także... No, są mocne nazwiska, ale odkryjemy jeszcze mamy asa w rękawie, jeszcze mamy kilka mocnych kart, naprawdę, tutaj, no ta gala, no na pewno mogę powiedzieć, że jest najmocniejsza, no, na jednej gali Samu, Rafonix, Bonus, Neumann, wiesz, bracia Marczyńscy, no kurde, tutaj to jest, już jest ta karta bardzo mocna, a będzie jeszcze bardzo mocno umocniona, taką mocną kartą. Wszyscy, także... znaczy nie wszyscy, ale myślę, że dużo widzów, jak będzie oglądał teraz ten materiał, to jak ty teraz wymieniałeś tak nazwiska, wymieniałeś, ja szykując się do wywiadu z tobą, musiałem się zapoznać z youtuberami, tak, z czym się zajmują, kto robi gry, kto, wiesz, kto poszedł mocno w walkę, kto z czego jest znany, kto był tam z disów, kto był z jakiegoś tam, wiesz, trochę bardziej hejtu, kto z wulgarności i tak dalej. Podejrzewam, że tutaj widzowie nie do końca znają te wszystkie nazwiska, ale tak naprawdę my rozmawiamy o tym świecie takim stricte YouTube'owym, tak, social mediowym i tam rzeczywiście ta młodzież, ludzie, którzy się interesują, to są tacy młodzi, kurde, młode gwiazdy, młodzi bogowie, co niektórzy bym powiedział, nie? No. Wykręcają wyniki wyświetleniowe po prostu w jakichś setkach tysięcy, w milionach. W milionach. Tak, bo to niektórzy w milionach, więc to rzeczywiście robi gdzieś tam wrażenie, tak, nie? Tak. Oni mają zaangażowaną rzeszę fanów, to są naprawdę... fajne osoby, które mają swoją pasję, też systematycznie i sumiennie robią tego YouTube'a, prowadzą go. I zobacz, taki YouTuber dostaje tyle pieniędzy, bo przez 8 lat zapierdala, kręcąc filmiki co 2 dni. No jest w tym, jest tym ktoś zapieprza na macie, ktoś zapieprza tak, ale teraz może to zmonetyzować u nas. Dajemy możliwość monetyzacji tego zasięgu, tego fanbase'u właśnie w oktagonie, bo no, tak to wygląda po prostu. Jeżeli zawodnik MMA by prowadził swojego YouTube'a, no tak samo by to wyglądało. Wiesz, to działa no, na takiej samej zasadzie. Powiedz mi, Wojtku, bo wspomniałeś
Oczywiście tutaj nazwisko Marcina Najmana. Chciałbym notabene z Marcinem zrobić wujaszkową furę. Mam nadzieję, że uda mi się w przyszłym tygodniu. To tak to tylko wspomnę. Myślałem, że może uda się zrobić w tym tygodniu z tobą i w tym tygodniu z Marcinem. Niestety Marcin jest tam zajęty dosyć mocno przez 6 dni najbliższych i zaproponował mi przyszły tydzień. Mam nadzieję, że dojdzie do tej rozmowy. Fajnie by było, bo byłaby fajnym uzupełnieniem rozmowy z tobą. Marcin Najman to jest bardzo pewna postać. No i właśnie tu bym chciał się ciebie zapytać. Czy jako organizator Fame MMA, jako głównodowodzący można powiedzieć, tak? Gdzieś tam oczywiście z kolegami, którzy też, tak jak mówiłeś, są tutaj puzzlami w całej tej układance. Jak ty się na to zapatrujesz? Generalnie zazwyczaj ludzie, jeżeli chodzi szczególnie o sporty walki, są w stanie zapłacić duże pieniądze, są w stanie zarwać noc, są w stanie pojechać pół świata gdzieś, żeby obejrzeć dwóch mistrzów, nie? No na przykład tam, nie wiem, no jak się bił Conor McGregor z Floydem Mayweatherem, nie? Co prawda boks tutaj trochę pomieszany, ale ludzie za to płacili ogromne pieniądze, ogromną kasę oni zapłacili. Powiedz mi, jak ty się zapatrujesz na to, jak ty to widzisz, że tu mamy sytuację zupełnie odwrotną. Ja nie chcę ujmować, żebyśmy mieli jasność, nigdy nie obrażam nikogo w wujaszkowej furze, nie chcę ujmować umiejętności bokserskich, jakikolwiek osiągnięć Marcinowi Najmanowi. Okay. Chciałbym się skupić tylko i wyłącznie na MMA. No nie ma tam dobrego rezultatu, tak? Przegrał srogo z Pudzianowskim, dostał okrutne smary, tam nie wiem, Trypsona, tak, ostatnio. Przegrał z Saletą, słusznie czy niesłusznie, tam trochę dusił Saletę, ale ma przegraną, jeszcze tam z Burnejką, tak, no z takimi dosyć dużymi nazwiskami. Nie idzie mu w tym MMA. Można powiedzieć, że w MMA jest człowiekiem porażką, tak? W cudzysłowie. Mamy teraz bonusa. Bonus, który nie robi wyników w postaci wygranych, ale byłem, oglądałem, no, widziałem, co się dzieje, jak pokazuje się ten człowiek. Cała sala krzyczy bonus. Wszyscy idą za łazarskim gladiatorem, tak? To jest jeden z elementów, za jaki kocham tą galę. Kocham być na miejscu, na żywo. Kocham to widowisko, bo naprawdę tam jest taki klimat. Tam jest taka społeczność zajebista. Cała sala krzycząca bonus, bonus. Tam wszyscy są tak mega, wiesz, zaangażowani, przeżywają to. No, bardzo żywa publika i to jest mega. I teraz do czego zmierzam? Wytłumacz mi fenomen, jak to jest, że dwóch zawodników, delikatnie mówiąc, nie najlepszych, jeżeli chodzi o formułę MMA, można powiedzieć z bilansami chyba samymi przegranymi, no nie, przepraszam, Marcin ma jedno wygrano przez duszenie gidoletonowe, chyba tam w 45 sekundzie pierwszej rundy, nie pamiętam nazwiska chłopaka, chyba w czwartym swoim pojedynku. Bonus, same przegrane w różnych okolicznościach. Z Body Tysonem wygrał. No tak. Można by było o tym podyskutować. I wytłumacz mi, Wojtek, jak to jest, że ludzie tak chcą to obejrzeć, że wylewa się na to mnóstwo hejtu, mnóstwo jakiejś żółci, mnóstwo smoły. I nie, też mi to, nie chcę tego negować, bo każdy ma prawo do swojego jakiegoś zdania, nawet jeżeli on nie do końca jest konstruktywny. No ale odpowiedz mi, jak to jest, że tych dwóch ludzi generuje takie zasięgi, zgeneruje kupę kasy, zgeneruje kupę wyświetleń, ludzie będą to kupować, ludzie będą, za przeproszenie, będą pierdolić, a będą oglądać. No tak, ja powiem ci, że sam na to strasznie czekam i to na to, tak mocno na to czekam, że to jest naprawdę, to jest coś niesamowitego, wiesz, ta przemiana bonusa w ogóle, gdzie on teraz trenuje dwa razy dziennie. 30 kg w dół, wiesz, to jest coś niesamowitego i to jest fenomen na pewno, to jest fenomen. Myślę, że oni są po prostu dobrymi showmanami. Potrafią zaangażować, potrafią zachęcić do oglądania swojej walki. Są to bawne postaci. No, ja się strasznie tym pojedynkiem jadam, wiesz, tutaj jest... Aż ciężko wyjaśnić ten fenomen, ale jest jakiś fenomen, który naprawdę przyciąga mocno. I powiem ci, że to będzie walka, w której jeden z zawodników wygra i przełamie swoją... No tak. Swoją pasę porażek. No tak, no Marcin się już tutaj odgrażał tyle razy, że nie wróci, no ale to ja sobie z Marcinem o tym, mam nadzieję, porozmawiam, więc nie chcę tutaj zapraszać. Powiem ci, że zwycięzca tej walki będzie naprawdę teraz taki, no będzie głośno. Wielki comeback? Będzie głośno, wielki comeback. Zwycięzca tej walki może wygrać bardzo dużo, A czy mogę ciebie zapytać, bo wiem, że organizatorzy bardzo często uchylają się od tej odpowiedzi. Ja to rozumiem, nie chcę tutaj typować, no bo nie wypada, jak się robi jakąś galę, organizuje, zestawia się zawodników, nie wypadałoby typować, ale czy ty masz jakiegoś swojego faworyta, czy jeżeli chodzi o tę walkę, oczywiście bonus versus El Testosteron, tak czy nie? I czy mógłbyś powiedzieć, no bo ja swojego mam. Znaczy, dla mnie... Zupełnie nie mam, wiesz? Nie masz. Nie mam i nawet nad tym nie myślałem. Tam jak, znaczy tak... Momentami przeszły mi jakieś takie myśli, ale nie mam faworyta. Nawet nie chcę mieć faworyta, bo chciałbym zobaczyć, co się wydarzy po prostu.
Dużo ludzi mówi, że, znaczy większość ludzi mówi, że Neiman, no ale też jest wiele osób za bonusem. Dużo ludzi jest celcem za bonusem w szczególności. Jednak umiejętności patronowe bonusa też mogą zagrażać i zagrażają na pewno Marcinowi Neimanowi. Zobaczymy, ja po prostu czekam na tę walkę bardzo mocno. Zresztą, tylko wyciszę, bo... Dobrze, wyciszę, nie ma problemu. Bo powiem Ci, jeżeli ta walka potoczy się w stójce, no to ja nie widzę tutaj innego zakończenia jak wygrana oczywiście L-testosterona, aczkolwiek no musimy pamiętać i chyba tak to troszeczkę jest, że Marcin nie przykłada się do końca do tego parteru, a wiem, że Bonus stara się pracować wielopłaszczyznowo i myślę, no, że taktyka będzie taka, że za wszelką cenę będzie chciał sprowadzić Marcina do parteru, gdzieś tam zmusić go do odklepania, czy to pound and ground, czy pound and ground, ground and pound, czy w jaki inny sposób. No ale myślę, dobra. Myślę, że tak wszyscy, to tak jest pewnie... Pewnie pomysł na tą walkę. Myślę, że wszyscy tego się spodziewają, że tak może być. No, ale Bonus też stójkę ostro trenuje. No, te ciosy są coraz mocniejsze, coraz szybsze. Wiadomo, że no to mimo wszystko, że to nie jest taki czas na przygotowania. No jednak Marcin Neiman no, ma wieloletnie doświadczenie. Bonus tego doświadczenia nie ma. Ale kto wie? Może być różnie. Może być różnie. I to jest kurde magia tej gali. Czy coś już wiemy na temat dokładnej takiej daty na 100% klepniętej miejsca? Tak, oczywiście. 26 października, Ergo Arena. Nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. To już jest klepnięte, postanowione. Bilety są w sprzedaży i poszło już naprawdę dużo. Tam wszystkie VIP-y już poszły. Czyli zainteresowanie jest widzów... Jest duże. Już te miejsca przy oktagonie to już nie znajdziesz. Nie. To jest niesamowite, słuchaj, że niedawno doszła sprzedaż, a już bilety znikają tak szybko, że niedługo naprawdę się wypełnia ta hala ostro. Powiedz mi, czy Ty jako organizator, będąc w takim momencie, że jeszcze trochę jest do gali, czy Ty już z partnerami biznesowymi myślicie na zaś i Wy już gdzieś tam macie w projekcie szóstkę, siódemkę już tak, na myśli, tak? Działam do przodu. Działacie w przód. Czyli to jest rzeczywiście projekt taki, który trzeba poświęcić atencję całorocznie. Nie, zgadza się. Tutaj nie ma odpoczynku. Cały czas coś działamy. Kurde. Pięknie. Wojtek, ja Cię jeszcze parę rzeczy podpytam, ale zwyczajowo, żebym ja nie zapomniał, proszę Cię, prowadź mnie tak powolutku, ale powolutku, bo mamy jeszcze spokojnie... Musimy zawrócić tutaj. Zawrótkę, tak? To sobie zaraz strzelimy zawrotkę. Zwyczajowo w Wujaszkowej Furze mam przygotowane 10 pytań. To jest 10 pytań takich samych. Okay. Zawsze moi goście na koniec sobie czytają te pytania i chciałbym, żebyś je czytał na głos, tak żeby widzowie Sixpack TV i Twoi fani słyszeli i chciałbym, żebyś tutaj udzielił takiej odpowiedzi szczerej, nie? Jak to wygląda u Ciebie? Dobra. Pytania Wujaszkowa, fura sezon drugi. Dobra. Gdybyś mógł udzielić rady sobie samej sprzed lat i dokończyć zdanie. Sobie samemu. Drogi 16-letni Wojtku. Znaczy, chciałbym się skupić na tym, aby skupiać się na rzeczach takich, nie chwytać zbyt wielu strog za ogon, dążyć do, w sumie tak staram się tak, znaczy staram się trzymać tej zasady, żeby robić coś systematycznie i wytrwale przede wszystkim. I to jest rada też dla wielu osób, aby być wytrwałym i systematycznym, a robić to też z pasji, najlepiej, żeby robić coś z pasji, bo ja zawsze nie patrzyłem tak na pieniądze, a bardziej na pasję. Może dlatego też nie miałem kiedyś pieniędzy, bo po prostu wszystko inwestowałem, wszystko wydawałem. Cały czas inwestycje, mało dla siebie zostawiałem. I tak naprawdę tak to wyglądało, że teraz po prostu powiedzmy, że coś tak mega wyszło, że, no, że jest dużo lepiej. Czyli jakbyś się cofnął w czasie, to byś powiedział: Wojtku, w dalszym ciągu wiesz to, co robisz i bądź dalej zdeterminowany, tak? Dokładnie. Determinacja, motywacja, to tego mi nigdy nie brakowało i myślę, że to jest bardzo ważna rada też dla wielu osób, aby być zmotywowanym, zdeterminowanym i wytrwałym w tym, co się robi. To jest bardzo ważne. Wiele osób coś robi, coś się nie udało i się poddają, a to też jest złe. Czy Fame MMA jest Twoim projektem życiowym, można powiedzieć, na chwilę obecną? No na pewno. A czy mogę zapytać, czy jesteś zadowolony z benefitów finansowych, jakie Fame MMA Ci przynosi na chwilę obecną? Jestem zadowolony, zdecydowanie. Okej, okay. Jedziemy z drugim pytankiem. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłeś pod wpływem emocji? Emocji, to... alkoholu, narkotyków, czegokolwiek, pod wpływem. Pytanie jest takie, najgłupsza rzecz, jaka Ci przychodzi do głowy, jaką zrobiłeś pod wpływem? Ja tu daję moim gościom wolną rękę. Czy to pod wpływem alkoholu, narkotyków, emocji, miłości, chwili, nerwów? Akurat miałem problemy z sercem, wiesz, miałem migotanie przedsionku, więc ja tak używki to tak z daleka od używek,
A poza tym, no nie przepadam. Tak wiesz, taka ciekawostka, że mimo, że byłem w tej ekipie z Warszawy... Nie pijesz alkoholu. No nie piję alkoholu, nie piję alkoholu. Zdarza mi się to naprawdę kilka razy do roku. Jakoś tak nie przepadam. A i tak, kurwa, formy nie mam. A nie no, ćwiczę na siłowni dużo, ale widzisz... coraz lepiej jest, powiedzmy. No ale ja odpowiedź. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłeś. Tak. Wiele głupich rzeczy się robiło w życiu. A coś takiego, co naprawdę... Kurde. Przychodzi ci do głowy. Właśnie, stary, to jest, muszę pomyśleć, bo to nie jest takie łatwe. Czyli chyba takich... Dosyć rozważny jestem, wiesz? A takie są rzeczy, o których nie mogę mówić też, wiesz? Ale taka najgłupsza rzecz... O której możesz powiedzieć i która po chwili zastanowienia przychodzi ci do głowy. Kurde, widzisz... No. Wrócimy. Wrócimy. Zastanów się, wrócimy, dawaj trzecie. Wiesz, może nigdy aż tak wielkiego fopa nie popełniłeś, który ci gdzieś tam siedzi w głowie, nie? Dobra, trzecie. Najważniejszym sportowcem w historii Polski jest... Dobre pytanie. Wiesz co, no... Wiesz, ja nie przypadam jakoś bardzo za piłką nożną. Ale na pewno Lewandowski bardzo mocno tutaj... Wiesz, byłem ostatnio w Iranie. I ktoś powiedział, że nie wie, gdzie jest Polska, nie wie, gdzie leży, co to jest za kraj, ale Lewandowski. No to jest ciekawe, więc, nie? Więc wiesz, dużo ludzi kojarzy Polskę, właśnie Adam Małysz, Lewandowski, to są takie postaci na pewno, które są bardzo mocno rozpoznawane też za granicą i mocno wysławiły nasz kraj. To także, tak jak mówię, Lewandowski, Adam Małysz. Do dziś żałuję, że... Wrócimy do tego. Dobrze. Gadżet, z którym nie mógłbyś się rozstać, to no niestety ten cholerny telefon. No jest to umie podobny. To jest straszne, stare. A wiesz, 90% ludzi, tak powiem, w tych czasach telefon mocno uzależnia, szczególnie jak się ma taki tryb życia, że mi cały czas pika telefon, to jest straszne, bo ja się nie mogę położyć dzień na 20 minut, bo się budzę i mam 20 wiadomości. No ale nie ukrywajmy, jest to twoje narzędzie pracy, nie? Przede wszystkim. Jest, zdecydowanie. Jest. Z kim sławny chciałbyś spędzić cały dzień z żyjących oraz nieżyjących? Możesz i tak, albo jedną osobę i drugą. Nie muszą to być sportowcy. Wiesz co, ja była taka osoba. Nawet ostatnio miałem przyjemność spotkać Mike'a Tysona, a to była na pewno jedna z takich osób, z kim chciałbym spędzić dzień, taki wiesz, szczególnie na sali. Ale w tej chwili... Taka osoba, może Dan Bilzerian? Proszę bardzo, król życia, tak? Król życia. Ciekawie by było, ale... No. Może byś się rozczarował, może by się okazało, że to, co gdzieś tam widzimy to na YouTubie, nie, social media... Nie wygląda tak, no ja sobie żartuję też, to nie jest moje życie, ale byłoby to ciekawa przygoda. Jak coś wymyślę ciekawszego, to ci powiem, ale byłoby ciekawie. Dan też, kurczę, jego zajawką są pistolety, karabiny maszynowe, broń, a to jest też moja straszna zajawka. Musisz jednorazowo wydać $1,000,000, wydasz je na... Ale tak, wiesz, kurde, kupię sobie jakieś fajne Lambo i pozapierniczę po mieście. Okej, fura. Możesz zrobić jedną rzecz bez poniesienia konsekwencji. Absolutnie, absolutnie coś nie ponosisz żadnych konsekwencji. Prawa. Możesz złamać prawo, możesz zrobić coś nawet, że w normalnych okolicznościach straciłbyś życie, ale oczywiście go nie stracisz. Czy straciłbyś zdrowie, ale to się nie zadzieje. Coś takiego, co na przykład myślisz sobie, tak jak ja myślę, kurde, walnąłbym z najwyższego bungee na świecie, ale się po prostu boję. I z chęcią skoczyłbym z takiego bungee, jakby wiedział, że nic mi się nie stanie. Nie? Oczywiście to mój przykład. Jak to u ciebie było? Wiesz co, ja to właśnie lubię adrenalinę, więc ja strasznie dużo szalonych rzeczy bym chciał zrobić. To w ogóle jest takie pytanie, że... Co za debil, nie? No muszę powiedzieć to publicznie przed naszymi widzami, no co no, za kurwa debil. Przeciął ci nieźle teraz. No przeleciał mi, no lekko bym gaz nacisnął i byśmy się cmuchnęli przecież. No coś z adrenalinką pewnie. No coś z adrenalinką, tak, na pewno. Na pewno, tak... Wiesz, chciałbym wyjść do oktagonu z jakimś najlepszym zawodnikiem, z McGregorem albo z kimś.
Nie liczyłoby się, jakbym dostał w pierdol, nie? Nie ma konsekwencji, nie? Fajna przygoda, na pewno. Kurde, to jest, wiesz... Wow. Co tam dalej? Określ siebie trzema przymiotnikami. Przymiotnikami, wiesz co? Czy cechy charakteru, tutaj jest jeszcze, co to jest? Nie, czekaj. Trzema przymiotnikami lub z trzema kolorami uzasadnień. No to czarny. No bo tak często ubieram się na czarno, lubię czarny kolor bardzo. Jakoś tak, kurde, nie wiem. Nie uważam sobie mieć samochodu w innym kolorze niż czarny. Chociaż pewnie to kiedyś nastąpi, o ile można. Ale jakoś tak czarny. To jest mój kolor. No to jeszcze... Już jak już zacząłem kolorami, no to... Czerwony. Jak ogień? Jak ogień. Bywam taki zdeterminowany. Taki troszkę, można powiedzieć, czasem nadpobudliwy, taki... Impulsywny. Jestem pracoholikiem, na pewno. Nie wiem, czy to do czerwonego może się zaliczać, ale kurde, jestem pracoholikiem. Nie wiem, czy to jest wada, czy zaleta, ale kurczę, powiem Ci, że... No, że jestem, że jestem pracoholikiem. I czasem to mnie wkurza, bo pojadę sobie na wakacje na tydzień, a po trzech dniach już myślę, kurde, już chciałem wracać, wiesz, podziałać coś. No, czyli taki wysoko reaktywny jesteś, lubisz działać. Dosyć tak, lubię działać. I jeszcze jakiś kolor, nie wiem, może... Mamy czarny, mamy czerwony, no takie ciekawe, no może być czarny. Może dodajmy zielony do tego, bo kocham zwierzęta, przyrodę, lubię piękne krajobrazy, na przykład, no mam teraz kota, Serwala afrykańskiego. No, który ma też swój Instagram, jakbyście nie wiedzieli, tak, zapraszamy. Czempiona możecie sobie, serwalka afrykańskiego czempiona możecie sobie zerknąć. Wojtek, to ty prowadzisz mu tego Instagrama? Tak, znaczy, no. tak, wiesz, postanowiłem mu dużo zdjęć i stwierdziłem, kurde, mam tyle tych zdjęć, to fajnie będzie się podzielić tym, nie? Ale tak bardziej sobie z pasji, nie żeby tam jakoś, wiesz, mega coś było. Okej, okay. No to mamy czarny, mamy czerwony, mamy zielony. Zielony. Wyjaśniłeś. Przymiotniki? Powiedziałeś, że tak, wysoko reaktywny. No dokładnie, taki no wysoko reaktywny, można powiedzieć, tak jak mówisz. Co jeszcze mogę sobie powiedzieć? No ciężko tego sobie mówić. Ale tymi kolorami, bo tu jest lub, to myślę, że tymi kolorami to może być. Czerwony, czarny, zielony, to takie moje kolory, można powiedzieć, że... No jasne. Dobra. Wyobraź sobie, że możesz czynić dobro i zmienić jedną rzecz na świecie. Co to by było? Wiesz co, no na pewno chciałbym zwalczyć głód na świecie, bo dzieci w Afryce i tak dalej, w tych krajach trzeciego świata, to jest koszmar, nie? Co się dzieje. Głód na świecie, chciałbym to zmienić, żeby nie wyglądało tak, jak wygląda, bo naprawdę jest to przykry widok. To jest straszny widok, moi drodzy, i tak jak zawsze mówię, jak oglądacie Wujaszkową Furę, zależy mi na tym, żeby każdy coś takiego fajnego wyciągnął dla siebie, coś konstruktywnego z tych rozmów. I jak nie mieliście okazji nigdy, może to jest niemożliwe, ale wydaje mi się, że jednak tak, nie mieliście okazji zobaczyć nigdy, jak wyglądają biedne dzieci w Afryce, które głodują, które nie mają dostępu do wody pitnej i do jedzenia, to zerknijcie sobie, bo to wtedy człowiek zupełnie potrafi sobie pewne rzeczy zrozumieć i przewartościować, i wtedy już wam przez gardło nie będzie przychodziło słowo, że ja nie jestem szczęśliwym człowiekiem, nie? Bo szczęście naprawdę czasem wiele imion ma, nie? To było ostatnie, Wojtku? Tak. Teraz do czego wracamy? Wracamy. Wróćmy do tego, czego dziś żałuję. Tak jest. Wiesz co, ja ogólnie nie mam takich rzeczy, których żałuję, ale wiesz, na przykład, wiesz, żałuję na przykład, że jak wtedy nie mogę chodzić na te walki od małego, to że czegoś nie zrobiłem, żeby chodzić na te walki od takiego szkraba małego i napieprzać, wiesz, bo to jest, strasznie mnie to jara, wiesz, wiem, że już teraz to jest dla mnie za późno, ale to na pewno fajna przygoda by była też, chociaż zrobiłem w tym czasie wiele innych fajnych rzeczy i też żałuję troszkę, że może troszkę za bardzo odstawiłem tę jazdę na rowerze, było sobie zostawić rower, było troszkę jeszcze śmigać, bo nawet teraz mam ochotę kupić rower i sobie troszkę polatać, bo no, salto w tył, czy jakieś tam obroty rowerem, czy coś, to ja zrobię bez problemu. A to jest zawsze dużo frajdy, wiesz, lecisz sobie, cyk, salto w tył, pyk, piękna sprawa. I no to są takie rzeczy, co trochę, bo tak ogólnie nie żałuję dużo rzeczy, bo w miarę tutaj w prawo pojedziemy. Bo w miarę robię wszystko tak rozsądnie i staram się niczego nie żałować w życiu. I jeszcze tam chyba coś jeszcze jedna rzecz. Pod wpływem tam. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem,
No na pewno, czy Wojtek, kurde, byłeś w tym, byłeś w Warsaw Shore, no nie wierzę. Wiem, ale ja zrobiłem masę głupich rzeczy, ale mówimy tutaj, wiesz, no tak, takim jednym konkretno Polaku. Mocnym walnięciu, wiesz, coś takiego pojechanego, totalnie pojechanego, wiesz, chcę ci podać przykład, coś naprawdę szokującego. Zróbmy cięcie, a ja sobie pomyślę. Dobra. No inne cięcie, a ja będę sobie myślał. Dobrze jadę? Dobrze jedziesz. Dobra, ty sobie myśl, jeszcze przed samym wypuszczeniem ciebie z auta zapytam się, może coś ci przyjdzie do głowy. Zaliczyliśmy do 10 pytanek, tam było 10? Tak. 10. Dobra, Wojtku. I teraz na koniec chciałbym, żebyś dwa takie zdanka, to jest czas zupełnie dla ciebie, antenowy, że tak powiem, telewizyjny, do widzów Sixpack TV, do fanów twoich, do fanów twoim MMA, generalnie do ludzi różnych, różniastych, nawet tych, którzy niekoniecznie cię w jakiś sposób tam szanują, jak to się mówi popularnie, i do swoich fanów, i do swoich hejterów. To, co ci w duszy gra, to, co byś chciał teraz powiedzieć, czym chciałbyś się podzielić? Bardzo proszę. To chciałem przekazać swoim widzom Sixpack TV, aby zawsze byli sobą, nie zmieniali się, robili to, co kochają, no i przede wszystkim, aby wasza praca była waszą pasją, bo to jest ważne w życiu, żeby tak robić to, co się kocha, a nie robić czegoś na siłę. Myślę, że to jest tak ode mnie taka dobra rada. Widzicie? Jakie proste i można dojść do dużego sukcesu. Od młodego sportowca, który gdzieś tam porzucił swoje marzenia, do takiego faceta, który siedzi teraz w Wujaszkowej Furze i robi galę Fame MMA, gdzie pierwsza gala była gdzieś tam spisywana, może być może nawet na straty, a się okazuje, że fantastycznie się to rozwija. Zobaczymy się, Wojtku, na pewno na piątej gali, jeżeli dacie mi akredytację, bo będziemy chcieli na niej być. Jasne, już tak. Będziemy chcieli na niej być jak najbardziej i zobaczyć, jak to się rozwija pod tym poziomem sportowym, no i pod każdym, i pod tym z punktu widzenia show. Jeszcze takie mam jedno do ciebie pytanie. Odnośnie twojego charakterystycznego R. A, właśnie. I właśnie powiedziałem na sam koniec tak brzydko to radę. To jest tak ciężkie słowo dla mnie, wiesz. Ale to to się... Twoje mówione R, to się, ono się jakoś fachowo nazywa, nie? To jest jakieś tam no, R mówione tam się jakoś podniebienne, no, czy tam, coś tam. W każdym razie do czego zmierzam? To się zrobiła trochę twoja wizytówka i to jest coś, co cię tak w pewnym stopniu, że tak powiem, definiuje. Kiedy uświadomiłeś sobie, że to, że nie ma się tym, co przejmować? Dobrze jadę w prawo? Wiesz co, ja się tym nigdy jakoś tak nie przejmowałem mocno. Nie myślałem o tym, bo mi na co dzień nie dokuczał nikt, ani w szkole, ani nic. Nikt w ogóle o tym ludzie zapomnieli, wiesz, ciekaw, o co chodzi? Ciekawy właśnie byłem. Ja nie pamiętam w ogóle, żeby w liceum czy w gimnazjum ktokolwiek mi zwrócił uwagę o R. Naprawdę, nie pamiętam. W podstawówce też nie. I może jakby przez to, nie wiem, no, nie, nigdy na to nie patrzyłem. Może osoby, które przy mnie są, to się przyzwyczaiły, też tego już nie słyszą. Ja tego nie słyszę również. I to jest strasznie dziwne, jak ja widzę coś, oglądam, a potem komentarze, że RR iść do logopedy, coś, ja myślę, kurde, może faktycznie, ale ja już się tak z tym osłuchałem, że mi to w ogóle nie przeszkadza, ale jakby to jest, też mnie śmieszy, znaczy ile można już to wałkować, wiesz, to dla niektórych to jest śmieszne, dla niektórych już nie, ale mnie to nigdy nie rusza, jakby to jest fajne, bo... Czyli nie miałeś problemu. Nie mam problemu, to jest śmieszne, fajnie, że wiesz, taki mam zakres poznawczy, jeżeli widzowie tam zawsze piszą łoskosz, wiesz, pod moimi zdjęciami czy coś, to jest spoko, to jest fajne, też generuje zasięg w jakiś sposób, a mnie to nie rusza, no bo to nie jest jakaś tam wada straszna, nie mam przez to mniejszego powodzenia, a nawet mam większe, a na tym mi tak też nie zależy, na tym wszystkim, więc no raczej jest spoko, to wiesz, może jakby mi to jakoś przeszkadzało, że ktoś mówił, kurde, wiesz, nie będę z tym gadał, tak wiesz, to, ale nie spotkałem się z takim jakimś hejtem chamskim. A taki wyraz, jaki ci przychodzi teraz do głowy, oczywiście, nie, żebyś nie odebrał tego, że sobie jaja teraz robię z ciebie, tylko wiem, że masz poczucie humoru, widzę, że lajtowo do tego podchodzisz. Najtrudniejszy wyraz, jaki musiałbyś ze swoim R powiedzieć, no to jaki to by był jakiś? Impera chyba, że... Wyrewolwerowany rewolwerowiec?
wydawany devil wydawie. No tak, rzeczywiście, nie jest to proste. No dobra, słuchajcie, godzinka w prawo, Wojtku? W prawo. Godzinka... Ale i tak rabarbar jest, wiesz. Najbardziej chwytliwy chyba taki, nie? Gdzieś czasem tam, ludzie, wiesz, podejdą do mnie na ulicy i zapytają, ej Wojtek, a powiedziałbyś się rabarbar? Co ty powiesz? Tak bywa też, nie? No widzicie. A czasem nawet, wiesz, dziewczyny tak jakby traktują to jako atut, że wiesz, strasznie się cieszą i wiesz, to działa w drugą stronę, no ale... Spoko. Najważniejsze, że nie masz z tym problemu. Słuchajcie, godzinka 5 minut minęła, szybciutko na rozmowie z Wojtkiem. Ja tak naprawdę zawsze jak mam ciekawych gości, a Wojtek jest barwną postacią, to bym chętnie pogadał jeszcze z godzinę, no ale format ma założenie takie, że trwa tam powiedzmy godzinkę, no maksymalnie godzinę 15. Też nie chcemy tutaj zanudzać ludzi, tylko chciałem, wiesz, poruszyć kilka takich moim zdaniem kluczowych tematów. Bardzo Ci, Wojtku, dziękuję za rozmowę. Przypomniała mi się najgłupsza rzecz. No, mów. Nie jest to może najgłupsza rzecz, ale to jest rzecz, którą ostatnio zrobiłem, jest uważam dosyć głupia. Mało rozsądna, na pewno trochę bezmyślna. Otóż bardzo często noszę przy sobie gaz łzawiący i tak dalej, wiesz. I po prostu leciliśmy do Iranu ze wspólnikami. Już się pewnie domyślasz. A ja tak sobie na luzie, wiesz, wychodzę, pach, taśma do kontroli, wiesz, jak jest skanowanie, czy nie masz żadnych nielegalnych rzeczy. Sru, gazik. I sru, pyk, telefon, portfel, gazik, pyk. I wszystko przyjeżdża przez tą taśmę. I tak patrzę, o kurwa. A pani w Berlinie to było, co to jest? Ja mówię, łez, przepraszam bardzo. Zapomniałem, przepraszam. Już to niech pani wyrzuci. Nie mogę. Niech pani to wyrzuci, ja zapomniałem, no przez przypadek. Call the police. No, także miałem szybkie spisywanie zeznań, wzięli mnie tam do pokoju. Co ty powiesz? Czyli podeszli do tematu na grubo, chciał wnieść na pokład kurde gaz, tak? Wniesienie gazu na pokład zewnętrznego, no nie jest najlepszy pomysł, szczególnie, że nie ma tam wentylacji. No tak, więc tak jest. No taka historia, no i było to na pewno głupie i bezmyślne, ale też się spieszyłem, bo mieliśmy za chwilę wylot. Dlatego policja też mnie za długo nie trzymała, mówi, lećcie, biegnijcie tam. Wyślemy panu pismo potem do Polski, co dalej z tym wszystkim. Wszystko się skończyło dobrze, ale nie polecam, przestrzegam. Słyszałem w ogóle, że jakaś zawodniczka UFC tydzień wcześniej chyba wniosła na pokład, dała do kontroli broń. Bo się nie, wiesz, no zapomniała się. Miała pozwolenie, Bezmyślnie, broń na taśmę, także dostała tam sprawę sądową i karę dosyć wysoką, bo kilkadziesiąt tysięcy dolarów. O proszę. Dobra, pamiętajcie, gwoli zakończenia, broni palnej, nawet jak macie pozwolenie na pokład, nie wnoście samolotu, tak samo nie próbujcie gazu łzawiącego ani żadnego. Wojtku, bardzo dziękuję za rozmowę, wiem, że jesteś zajętym człowiekiem, trochę nam to czasu zajęło, zanim się spotkaliśmy, ale naprawdę doceniam. Mam nadzieję, że widzowie też docenią tą naszą konwersację tutaj. Słuchajcie, w komentarzach bardzo Was proszę, żebyście pisali, co myślicie o gali Fame MMA, co myślicie tutaj o naszej rozmowie. Oczywiście proszę o komentarze konstruktywne, bez takiego zbędnego hejtu i takiego chujowego hejtu, bo będę te komentarze po prostu usuwał, a Wam będę strzelał bany. Nie, żartuję. Oczywiście tak, piszcie jakie macie zdanie. Co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. Chciałbym, żeby to była gorliwa dyskusja, żebyśmy sobie pogadali. Jak wiecie, ja na kanale Sixpack TV lubię podpisywać, podyskutować z Wami. Chciałbym, żeby tak było. No i generalnie tyle, Wojtku. Pozdrawiamy z Poznania. Chyba, że chciałbyś jeszcze coś tutaj powiedzieć na koniec. Myślę, że wszystko powiedzieliśmy. Tak, myślę, że sobie pogadaliśmy. Subskrybujcie kanał Sixpack TV, wciskajcie dzwoneczki. I zapraszam też na mój Instagram Wojtek Gola i na kanał YouTube Wojtek Gola, gdzie pojawiają się vlogi. Teraz zacząłem robić vlogi. Wciskajcie dzwoneczek, żeby oglądać Sixpack TV. Oglądajcie Wojtka sociale, tak jak tutaj Wojtek właśnie wtrącił. Jego Instagram, zerknijcie sobie na czempiona afrykańskiego dzikiego kota, jak macie ochotę zobaczyć na Instagramie. No i generalnie podglądajcie, co się tam dzieje. My na pewno z Wojtkiem widzimy się na gali Fame MMA 5. Będziecie mieli relacje na Sixpack TV. To bez dwóch zdań, bez wątpliwości. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję Tobie, Wojtku, za rozmowę. Odwożę cię do chałupki. A my widzimy się już z następnym gościem. Mam nadzieję, że to będzie Marcin El Testosteron Najman. Pioma! Dzięki wielkie. Podobało się? No jasne, że się podobało. Kochani, subskrybujcie nasz kanał, bądźcie z nami na bieżąco. Pa!